Spotykamy ich na naszych ścieżkach dziesiątki. Upartych, żarliwych, patriotycznych, rozkochanych w przeszłości swej małej ojczyzny. Nie ma dla nich spraw niemożliwych, straconych, przegranych. W imię zagubionej przeszłości poświęcają często wcale sporą część swojej teraźniejszości. Gdyby zebrać ich wszystkich w jednym miejscu, można by ze zdumieniem stwierdzić, jaka to ogromna siła. Bardzo mi się podobało pierwsze zdanie, które od Pani dzisiaj usłyszałem. To, co kiedyś zaczęłam, chciałabym skończyć. Zaczęło się od tego, że burmistrz miasta Nowy Dwór powołał Komitet Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. I jak komitet rozpoczął działalność, to mieszkańcy zaczęli nam dostarczać różne rzeczy. I między innymi pan Jan Wiśniewski przyniósł protokoły sporządzone przez księdza Balika, to 16 sztuk, które dotyczyły różnych rejonów. I te protokoły opisywały pochówki wrześniowe. Tak, wrześniowe pochówki za zgodą Niemców przy komisji składającej się z Niemców, z Polaków i ksiądz dokładnie pisał wszystko. Po kolei nazwiska. Ma pani kserokopię tych dokumentów? Mam kserokopię. O, proszę. O. Dokonano ekshumacji zwłok na terenie Stoczni Państwowej. Trzeba powiedzieć, że w twierdzy Modlin poległo około 2000 żołnierzy. Część potem w 1947 czy 8 roku przeniesiono na Powązki, prawda? Tak. Natomiast jest w tym wszystkim zawsze, po każdej bitwie, ciemna liczba, to znaczy ci, którzy gdzieś rozproszeni, gdzieś w terenie zostali. I rozumiem, że wtedy za zgodą Niemców pozbierano tych pogubionych. Tak, ksiądz pisze, że pozbierano, z dokumentów są zapisy, jakiś numer legitymacji, inne. I właśnie adnotacja na końcu, że pochowano ich obok pomnika marynarzy 20 roku. Sięgnijmy do opisu tego miejsca z czasopisma Kadet. Tak to miejsce reporter w mundurze postrzegał latem 1926 roku. Przebrnąwszy niezmierzone błota modlińskie, wylądowaliśmy w Sześciu u gościnnych bram portu wojennego. Głównym naszym celem było obejrzenie stojących w porcie monitorów, ale przy tej okazji chcieliśmy również, choć pobieżnie, przejrzeć cały port. Port wojenny Modlin leży nad zatoką po lewym brzegu Narwi, obok Nowego Dworu. Składa się on z jednego basenu, stoczni, doku, warsztatów, składów i koszar załogi. Po kładce rzuconej z monitora na brzeg dostajemy się na jego pokład. Chodząc po śliskich deskach pokładu, przyglądamy się statkowi. Nad wodą wystaje on mniej więcej o 1,5 metra, zagłębia się całkowicie obciążony na 110 cm. Na pokładzie rzucają się w oczy dwie wieże armatnie, 5 karabinowych, wieża komendanta i maszt z bocianim gniazdem. Taki trwały ślad to jest Kadet, czasopismo wydawane przez naszych kadetów z Korpusu Kadetów. Datowane na 1926 rok. I oni właśnie byli na stoczni, napisali, że szli ulicą Jana Skolna, doszli się do skromnego pomnika, kolumna, dwie skromne armaty. No ale nie ma... Czyli gdzieś ulicy, tutaj, bo rozumiem, że nie przypadkiem umówiliśmy się właśnie w tym miejscu w twierdzy, gdzieś tutaj stał ten pomnik, który jest punktem odniesienia dla mogiły. Dla mogiły, tak. I właśnie przypadek dzięki sprawił, że pan Radek, będąc na giełdzie, panie Radku, cóż pan znalazł? No, udało się przez przypadek zupełnie znaleźć zdjęcie pomnika z dokładną lokalizacją na terenie Koszarowca. Cóż się stało z tym pomnikiem? Został rozebrany prawdopodobnie w latach 50. Pytaliśmy tych, którzy kiedyś tu służyli i nikt nie wiedział, jak ten pomnik wyglądał. Mi się wydaje, że Niemcy, jak szykowali się do odejścia z twierdzy, to pozabierali wiele cennych elementów. Tak, armaty były dosyć archaiczne. Myślę, że Niemcom specjalnie nie wszedł do głowy apetyt na te armaty, zwłaszcza jak uciekali stąd. Przydali im się na pewno, znaczy, na złom. Ale zabrali z terenu twierdzy przecież i tankietkę zabrali. Szukamy miejsca mogiły, która gdzieś tu obok tego pomnika być powinna. Najpierw byśmy się może zajęli w takim razie szukaniem fundamentu tego pomnika, żeby go precyzyjnie zlokalizować. Gdyby to od nas, jak tu stoimy, zależało, wpisalibyśmy Modlin natychmiast na listę Światowego Dziedzictwa Cywilizacyjnego. To, co człowiek stworzył przeciwko drugiemu człowiekowi, umownie zwanemu wrogiem,
Dziś mogłoby stanowić wyspę edukacji, sportów ekstremalnych i rozrywki opasaną 50-kilometrowym kołem zewnętrznych fortów. Warto przypomnieć, że Modlin to suma europejskiej myśli fortyfikacyjnej z lokalizacją wybraną przez samego Napoleona w widłach Wisły i Narwi. Twierdza porastała nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi przy okazji każdej ważniejszej europejskiej wojny. I tej francusko-pruskiej, i tej pierwszej światowej. Ale dla nas to przede wszystkim wrzesień 1939 roku. Niezwykła, heroiczna historia rozpisana na tysiące losów żołnierskich. Historia zaczynająca się od rozkazu naczelnego wodza skierowanego do generała Rumla i słów bronić Modlina wraz z Przedmościem, przewidując nawet ewentualność całkowitego odosobnienia rejonu Modlina. Widać charakterystyczne załamanie na koszarowcu, prawda? Widać na tym zdjęciu. To jest ten taki, taki jasny narożnik, tak, na tym budynku koszarowym. Widać wieżę wodną, która jest po drugiej stronie koszarowca. I no, byłą cerkiew. Cerkiew już na chwilę obecną nie ma. Czyli w którym miejscu powinniśmy szukać? Myślę, że tu w okolicach tej wieży. Ta wieża prawdopodobnie byłaby z tej strony. Czyli tam? Tego pomnika, tak. Najważniejsze są dwa elementy, to co pan powiedział. Aha. Narożnik i wieża tej... To wieża wodna, bo wieża ona jest z tyłu na drugim okręgu. Ta wieża wodna jest równo z tym właśnie gzymsem, tym wyjściem tutaj, które jest tutaj załamanie. Żebyśmy mogli ustalić dokładnie, w którym miejscu jest ta wieża, to mielibyśmy to Właśnie tam pod drzewem siedzi nasza pani przewodniczka, która poprosiła sąsiada mieszkającego po drugiej stronie rzeki, żeby wszedł na dach i pokazał nam dokładnie, w którym miejscu znajduje się ta wieża wodna, która jest tak istotna. Wykonała pani misję zwiadowczą? Tak jest. A już się szykują, zaraz wskakują tam i lecą dachem, jak zobaczą wieżę, to się zatrzymają. Pani zadzwoni jeszcze raz, niech kominy mijają. Nie, tam jest płasko. Tłum, to jesteśmy my. I teraz idziesz w lewą stronę, w kierunku tego wysokiego komina i jak będziesz miał za plecami wieżę wodną, to wtedy się zatrzymaj i pomachaj do nas. Dobra, dalej idź. Na wysokości wieży wodnej stań. To jest mniej więcej ten kąt. Wieża jest mniej więcej tak, jak są ci chłopcy w tej chwili tam na dachu, między tym czerwonym a białym. Dobrze. Czyli to jest mniej więcej ta perspektywa. Mają łatwe roboty tutaj koledzy od georadaru, trawa porosła, ale to jest ostatnie miejsce, gdzie tym urządzeniem możemy próbować skanować. Potem koparki wycięły spory fragment historycznego brzegu. Zobaczymy, co z tych badań wynika. Cofamy się teraz, tak? Tak, teraz się przejechamy. Oczywiście to oglądanie tego magicznego ekranika sprawia, że wielu widzów ma poczucie, że oto możemy zobaczyć kształty, to co jest i możemy powiedzieć, o tam leży to czy tam. Czy tak jest z georadarem? No nie zupełnie. Georadar jest takim urządzeniem, które fizycznie pokazuje wszystko, co jest pod ziemią. I przedmioty metalowe, i szklane, drewno, porcelanę, nawet ludzkie zwłoki. Jedyny problem jest taki, że te przedmioty są prawie jednakowo wyrysowywane. Co prawda jest różnica między przedmiotami metalowymi, które dają bardzo silny sygnał, a przedmiotami niemetalowymi, jak szkło, porcelan. To chodzi o gęstość tego przedmiotu, tak? Tak, dokładnie. Co do murów, rozwarstwień, to jest bardzo proste dla georadaru i tutaj pomyłek fizycznie nie ma, ale jeżeli chodzi o interpretację przedmiotów pod ziemią, to niestety jest bardzo duży problem. To jest to, co różni wirtuoza od zwyczajnego grajka. Po prostu trzeba wiedzieć, dlaczego ten cień tu jest głębszy, a tutaj słabszy. W tym miejscu ani postumentu pomnika nie uchwyciliśmy. Nie, mamy jedno zaburzenie takie większe, mówię na samym początku tam przy tych drzewach, ale to jeszcze musimy zrobić jeszcze jeden pomiar. Tutaj
anomalie tylko i wyłącznie przypowierzchniowe, widoczne maksymalnie około 40 cm. Czyli to, co człowiek, a wojsko tym bardziej, z glebą robi na przestrzeni tylu lat, kiedy tutaj działali saperzy, na pewno tych dołków, dołeczków, różnych takich miejsc powinno być mnóstwo. Zostawmy na chwilę kolegów z ekipy poszukiwawczej, by pokazać Państwu obiekt niezwykły. A tutaj, na marginesie tych naszych poszukiwań, na bocznicy, chciałbym Państwu pokazać pociąg pancerny. Jakżeż różny od tych naszych tradycyjnych wyobrażeń. W istocie, co tu było tym pancerzem? Pancerzem był beton zalany między szalunkowe deski, które były od wewnątrz czyli i od zewnątrz. Czyli taki schron na kołach. Dokładnie. Ale zachowały się świetnie te strzelnice. Jest to część pociągu pancernego nr 13 Śmierć, który działał tutaj w okresie 39 na naszym podocinku. Zachował się akurat ten wagonik desantowy, dlatego że na części Nowego Dworu część składu z składem właśnie desantowym i składem gospodarczym została na Nowym Dworze, a część bojowa pojechała dalej w kierunku Działdowa. No i oczywiście po zniszczeniu mostu na Narwi część gospodarcza została w tym miejscu, a dalej pociąg działał w kierunku od Modlina pod Działdowo, jak wiemy, dzielnie odpierając ataki niemieckie. I przetrwał szczęśliwie tyle lat. Tak, zachował się w jednostce wojskowej, gdzie mógł to dzisiaj. Ale pora to już na rękę konserwatora, czy stolarza, nie wiem kogo, bo to zdecydowanie trzeba by uratować dla potomnych. Profil pomiarowy zrobiliśmy wzdłuż tej krawędzi asfaltowej. No i na samym początku, tutaj na około 6 metrze, zaczyna nam się dosyć ciekawa anomalia. Ona jest właśnie tutaj widoczna i rozlega się na odległości około 10 metrów. Jest właśnie to widoczna ta anomalia, która tutaj występuje stąd mniej więcej ze względu. Stąd jest bardzo dużo małych przedmiotów, które mogłyby świadczyć, że mogą być to na przykład pozostałości po kościach. To zapamiętamy to miejsce. Syntetyczny opis obrony Modlina jest po prostu niemożliwy. Trzeba go rozpisywać na dziesiątki epizodów rozgrywających się na poszczególnych odcinkach. Ale jedno sformułowanie powtarzające się w opisach walk jest niezwykle charakterystyczne i powraca jak refren. Brzmi ono: niemieckie natarcie załamało się w ogniu polskiej obrony. Tak kończy się 18 września poranne natarcie 228 Dywizji Piechoty, poprzedzone nalotami i ponadgodzinną nawałą artyleryjską. Tak kończy się natarcie 21 września. Z dnia na dzień przybywa obrońców z rozproszonych wcześniej oddziałów, z dnia na dzień rosną siły oblegających. Przybywa Dywizja Pancerna Kempf, przybywa niemiecki 15 Korpus. I tak do dramatycznego 28 września, kiedy to wobec braku amunicji, żywności, wody i wyczerpania ludzi, generał Tomme poprosił o rozejm, a następnego ranka skapitulował. Stan załogi Modlina wynosił wtedy 35 tysięcy żołnierzy, z tego 4 tysiące było rannych. Historycy obliczyli, że z naszej strony poległo niemal 2 tysiące obrońców, z tego z nazwiska znanych jest tylko około 100 oficerów i tylko 500 szeregowych. Trzeci skan na drodze, co z niego wynika? Tak. Trzeci profil, już widać, że ta anomalia się wypłyca, ale ona jest dosyć rozległa. Czyli ona mniej więcej jest około 6 metrów szerokości, więc na pochówek jest to... Więc to może być okop, może być działobitnia, może być szańczyk, bo umiejscowienie tego dawało szansę panowania nad podejściami z obydwu stron do rzeki, więc raczej bym optował za przeznaczeniem militarnym niż za pochówkiem, no ale to dopiero początek tego, idziemy dalej. Około 80 cm, to nie... To za płytko na pochówek. Za płytko.
Tym razem się nie udało, co oczywiście nie zamyka kwestii. Jesteśmy w stanie przyjechać tu jeszcze raz, rozszerzyć teren poszukiwań. Być może poszukamy jeszcze jakichś innych źródeł. Jest szansa na jakieś inne źródła? No i chyba to najcenniejsze to zdjęcie. To zdjęcie. Ten protokół księdza, no bo o innych rzeczach to tak na razie nie wiemy. Zawsze w takich momentach nawiedzają nas mieszane uczucia. Czy może rzeczywiście stało się tak, że buldożery zniszczyły miejsce, w którym niegdyś stał pomnik i samą mogiłę? Czy może, co wolelibyśmy, naszym poszukiwaniom odniesień w terenie zabrakło należnej precyzji? Dobrze się jednak stało, że publicznie opowiedzieliśmy o sprawie i być może, jeżeli nie nam, to poszukiwania mogiły powiodą się komuś innemu.